zorganizował wszystkie. Odciął mu wypiecki. Tak, tak. Pierwsze, tak. Pan profesor. Marcinia. Wszystko. Organizacja. Do mnie sędziowie, trzech sędziów, kolega Andrzej Iliński, sędzia tak samo klasy krajowej, kolega Ryszard Piesowski, sędzia klasy okręgowej, a Jerzy Wojas, też sędzia klasy okręgowej. Nie przyczy to... Ja będzie chodziło o losowanie. Losowanie robimy między godziną 12 a 12.45. I tu bym tylko poprosił, w sektorach powiedzą, gdzie, który będzie, na sektorach się odbędzie losowanie stanowisk. Tak, tak, zaraz do tego wracam. Jeszcze taka jedna ważna sprawa, jeżeli chodzi o łowienie ryby. Jeżeli ryba po ostatnim sygnale, czyli końcowym zawodu, wejdzie na dwóch. Żeby w każdym sektorze po jednym zawodniku wypadało. Chodź tu jedno. Potem, bo pada. No już. No tak, ja ruszaj się z tymi skutkami. Bardzo kurde śmieszne, wiesz? Poproszę mnie to przeciąć. No tak. Ja proszę, tu mam. Ja. Dobrze, już. A tu są jakieś inne, bo tu na czerwono leci, a tu na żółto. Tylko nie przy... 7. 7. Ty już... Wow, żeby tak było po zawodach. Super! Super! Ładnie! 2330! Ryby tkaczą! No ryby tkaczą! Ryby tkaczą! To pozwalamy go zabrać. Dobra. Dobra. I sobie go bierze. 1870! Czekaj, Andrzej, poczekaj, jeszcze nie masz jej. Powiedz im, żeby wytłumaczyli. 410, tak? Tak. Zabierają? Zabierasz? Zabierasz, to zabieraj. Dobra. Cześć, są. Zera, patrz. Ładna ryba. Już. Dobra. Ładna ryba.
chyba że jeszcze nie gotowe. No. Gotowe wszystko. No zaczynamy od flaki. Flaki już są, karkówka już jest. Gdzie można usiąść? Wszędzie. Tam, tam. Tu macie z tyłu też jest. Tu. Ale Jakub. Ale to chociaż nie, tam też było sporo. Ale tu chyba będzie więcej. Bogowo. Ładne. Ale był. Ale był, ale duży, to ja widzę, że on ma. Znaczy, nie, chodzi mi o... Skoczy? Nie, na chwileczkę, momencie. Zasłonić ten wiatr jest. Papin ten... Tak, powoli nie stanie. A ty patrz, ty autobusem wyjechał. Gdzie masz 5 tu dojadę, w korku jeszcze. 5 do 13. A skąd? Wyniki w kategorii najpierw kobiet, a że startowała tylko jeden rodzynek, jedna kobieta. Każdy się sobie gdzie zdjęcia, trafi do rekorderu. No tutaj przebieg z szóstego miejsca, a skończy na trzecim. Gdzie wyszło szóste miejsce? Warszawa 5. Pierwszym wicemistrzem. Loma Piątowa też tam. Chwila dla fotoreporterów. Niech porobią zdjęcia, nakręcą kamerą wszystkich. Tak, kamery. Ale nie wolno teraz jeść, tylko zdjęcia robić. Ja to wiem. Ale ja, wrócić jeszcze. Tak, to nie wiem, jak to jest. Tak, wydamy. Ale medale, puchary, wyczytamy następną drużynę.
Ale chodzi o moje młodości, a ja tam. Warszawa. Ale wyświetluję tylko jedną osobę, tak jak prosił organizator. Wygrał ją kolega Sadowski Robert z Warszawy 1, Leszczyn 1410. To jest ryba, większa ryba z dwóch dni zawodu. Kilo 440. Nie rozchodzimy się Naprawdę zaszczyt. Uważam, że dla moich kolegów tak samo, że uczestniczymy w waszych zawodach. Teraz poproszę jeszcze kolegę prezesa o zabranie głosu i oficjalne zakończenie tych zawodów. Zawody się zakończą popuszczeniem oficjalnie flagi państwowej i... Chciałabym, aby co rok organizować zawody, aby wszyscy wędkarze, którzy kochają łowienie ryb, mogli się spotkać, porozmawiać w miłej atmosferze, bez podziału. Wtedy absolutnie tylko spotykają się wędkarze, którzy z zadowoleniem po prostu łowią ryby. Cała impreza jest finansowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niesłyszących, PFRON. Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki, tak samo koło wędkarskie też przełożyło. Aby całość była dobra, aby było dobre jedzenie, dobre warunki. Dziękuję i zapraszam wszystkich na następne mistrzostwa.